Na program zaprasza sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych. Onet rano, onet wiem, w cudownych okolicznościach przyrody, ja na twarzy czuję te drobinki deszczyku, które powodują, że mam wrażenie, jakbym była w jakimś salonie spa i masaż miała co najmniej. Agnieszka Mielczarek, dietetyk. Dzień dobry, witam, Agnieszko. Witam. Nie poddajemy się, o ciepłych miejscach dzisiaj mówić będziemy, tak. Bo danie absolutnie śródziemnomorskie. Tak, danie śródziemnomorskie, mało tego, dla nas kobiet najbardziej odmładzające. O, widzisz, tak. Ale wiesz dzięki czemu? Mhm. Najbardziej ze wszystkich produktów odmładzających na świecie. Goździk, mielony. Według naukowców, według skali ORAC, to on ma najwięcej tych antyoksydantów odmładzających nas. Więc nasza dzisiejsza ratatouille będzie z goździkami, z odrobiną goździków. Mhm. Ale to oryginalnie, powiem ci szczerze, bo ja ratatouille uwielbiam i robię, zwłaszcza latem, to jest doskonała pora, bo są pyszne warzywa. I nigdy goździków nie dodawałam. Odrobinka. To jest stary prowansalski przepis. Jest kilka sposobów na robienie ratatouille. Taki najbardziej klasyczny sposób właśnie jest z odrobiną goździków. Mhm. Oczywiście zioła prowansalskie również. Muszą być obowiązkowo. Muszą być, tak. Mhm. Ojej, dzisiaj mamy, zobacz. Poszło. Tak, poszło. Ważne. Zioła prowansalskie, no i liść laurowy. I liść laurowy, tak jest. Ratatouille robię według starej francuskiej receptury. Zobacz, jak ono wygląda. Jest kilka szkół, ale ta stara szkoła mówi o tym, żeby po pierwsze każdy składnik oddzielnie podsmażyć. Czyli jak dzisiaj będziesz robiła ratatouille, to dokładnie. Oddzielnie cebula, dokładnie. Oddzielnie papryka, oddzielnie cukinia. Chcesz spróbować moje? Ale oczywiście, że tak, z przyjemnością. Ale oczywiście, że tak i faktycznie ja też tak robię, że osobno, bo to jednak podsmażenie osobno tych warzyw, zanim one się będą dusić, bo one się później duszą, powoduje, że to smakuje zupełnie inaczej. Tak, skarmelizowany bardziej jest ta ratatouille. Ale pachnie fantastycznie, biorąc pod uwagę, że jeszcze śniadania nie jadłam. No to widzisz, idealnie, a jeszcze takie cieplutkie, prawda, śniadanie. Cieplutkie. Dobra. Ojejku, jakie dobro. Słuchaj, ja do mojej ratatouille, ponieważ powiem ci szczerze, że ja bardzo często jem jesienią, zwłaszcza ratatouille na śniadanie. Pyszne. Mhm. I ja sobie wbijam jedno jajo do środka, tak trochę jak szakszukę. Jak szakszuka, dokładnie. Tak, i albo sypię kozim serem, albo parmezanem, albo fetą. To muszę tak spróbować, bo naprawdę dzisiaj miałam w planach, więc się idealnie zgrało. Ale skoro mówimy o takich daniach śródziemnomorskich, prowansalskich, to wiem, że w Prowansji byłaś. Ja niestety nie miałam okazji, zatrzymałam się na Toskanii. Aha. Ale to też regiony piękne obydwa zresztą, gdzie fantastyczna kuchnia jest, gdzie bardzo duży nacisk, biorąc pod uwagę, że ja na przykład nie jem mięsa, jednak tam dużo dań fantastycznych, warzywnych znaleźć można. Oczywiście. Bardzo jakby podobne są składniki i w kuchni prowansalskiej, i toskańskiej, i właśnie warzywa są bazą tej kuchni. No i oczywiście bardzo dobra oliwa. Mhm. I oczywiście przyprawy. I to jest uznana jedna z najbardziej zdrowych kuchni, czyli oprócz kuchni kreteńskiej, japońskiej, kuchnia prowansalska, śródziemnomorska ogólnie. Jest tą najzdrowszą kuchnią. W kuchni śródziemnomorskiej wcale nie ma dużo mięsa, więc jakby bazą tej kuchni zawsze były warzywa. I dobrej jakości składniki, dobrej prawda? Jakości. Oliwa, o której powiedziałeś, czy właśnie oliwki, tak. Nie wiem, sery do tego, jakiś parmezan i tak dalej, no i pyszne, nie wiem, pomidory, bakłażany i tak dalej. Pomidory przyszły znacznie później. Pierwsze były właśnie papryka, bakłażany, cukinia i przyprawy. A propos pięknej jakby wyglądu skóry, świetnie działa napar z liścia laurowego. Jeżeli młodzież ma problem ze skórą, bądź my w ogóle kobiety jakieś mamy problem ze skórą, to przemywać tym naparem z liścia laurowego świetnie działa na skórę. Więc to jest w ogóle taka kuchnia, ja zawsze podziwiam Włoszki, Francuzki za ich piękną skórę i to jest ta kuchnia, która właśnie dba o nas kobiety. Mhm. A w ogóle w Prowansji odkryłaś jakieś smaki, jakieś jak już
już tam byłaś? No bo jedziesz z jakimś nastawieniem, że wiesz, że tam właśnie, nie wiem, zjesz pyszne ratatouille, pyszne sery, napijesz się dobrej oliwy, czy dodasz ją do dania, wina pysznego oczywiście także i tak dalej, i tak dalej. Każdy region ma coś swojego. A co takiego w Prowansji ciebie urzekło, jeżeli chodzi o kuchnię? Wiesz co, mnie urzeka w Prowansji ogólnie bardzo dobry produkt, że to jest tak naprawdę bardzo prosta kuchnia. Że mało składników? Mało składników, tak. Ta właśnie oliwa. Samo na przykład polanie sera koziego odrobiną miodu, ciasta o filo francuskie i to już stanowi deser dla nich. To ja odkryłam jakby tą prostotę, naprawdę ten szacunek do bardzo dobrego składnika. Ja zawsze podkreślam, lepiej kupić brzydszego pomidora, ale tak, który pachnie i tam jest właśnie ten składnik absolutnie szanowany i podkreślana jego waga. Absolutnie. Na co stawiają właśnie poza tymi składnikami, które dla nich są codziennością, prawda? Tymi pysznymi składnikami chociażby w takiej Prowansji. No bo tak jak mówisz, to są warzywa dobrej jakości, to jest pewnie oliwa. Czy coś tam jeszcze się pojawia takiego, co na przykład ciebie zaskoczyło? Nie spodziewałaś się, że w tej kuchni może się pojawić? Wiesz co, nie. Mnie akurat nie zaskoczyło nic, co znam tą kuchnię od lat, więc nie. Natomiast jakby ta radość życia, to te posiłki wspólne, biesiadowanie, zapraszanie się z sąsiadami, kolacje trwające do późnych godzin, ale przy tak naprawdę wcale nie obfitej, ciężkiej kuchni, tylko raczej przy małych porcjach czegoś z odrobiną właśnie wina, rozmowa, jakby celebrowanie zwykłych rzeczy. To jest taka lekcja dla nas. Ratatouille w ogóle to też jest potrawa, która pochodzi z krajów śródziemnomorskich, a czy zioła prowansalskie też tam powstały jako jedna całość? No bo to jest zbiór ziół, które składają się na taką fajną mieszankę. To są zioła. Co tam jest w ogóle w środku? Jest rozmaryn, czomber, oregano. To są zioła stamtąd. Później wszystkie zioła, których używamy ogólnie w kuchni, no to wiadomo, one wędrowały przez właściwie z Krzysztofem Kolumbem, o ile się nie mylę, przywędrowały do Europy. Tak, aha, tak. Także w kuchni prowansalskiej stosuje się przyprawy prowansalskie. Mhm. Ale wspomniałaś też, że w Prowansji mniej się mięsa, bo jednak kuchnia francuska kojarzy mi się dużo z dziczyzną, dużo jednak z mięsem. Bo Włochy, ale nie prowansalska. No właśnie, bo Włochy, nie wiem, Sycylia czy Toskania, tam mnóstwo rzeczy można zjeść absolutnie bez mięsa. Tak jak mówię, dla mnie jest kluczowe. Tak. Różnego rodzaju pasty i tak dalej. Jak patrzę kulturowo na chociażby Prowansję, to wszystkie święta rolników celebrowano wśród rolników, do których nie zaliczano rzeźników. Aha. I to jest taka ciekawostka. Dlatego ta celebracja i ta kuchnia prowansalska jest stricte oparta o warzywa, czyli plony ziemi. Dużo się spożywało pieczywa ze zbóż, mięso mniej, więcej na przykład baraniny, ale jeśli mówimy już o zwierzętach w kuchni, no to raczej ryby, ślimaki. Kuchnia prowansalska to zbieranie właśnie zbóż, plus zbieranie w tym samym czasie ślimaków. I te ślimaki robiono właśnie w pomidorach, czosnku, przyprawach, bardzo dobre. No i to jest baza kuchni prowansalskiej. Mhm. Trochę dziczyzny i małych ptaków też. Mhm. Nie da się ukryć, że ta kuchnia prowansalska, tak jak powiedziałaś, to głównie kuchnia warzywna. Tak. I czy w ogóle kuchnia śródziemnomorska jest dobrą kuchnią dla nas Polaków? No bo często się mówi o tym, że tak jak mówisz, nie wiem, kuchnia, nie wiem, japońska jest genialna, albo kuchnia śródziemnomorska, albo jakaś tam, ale też mają na to wpływ uwarunkowania geograficzne, tak? Że okej, Skandynawowie jedzą bardziej tłusto, więcej ryb i tak dalej, no bo to wynika z tego, że mieszkają na północy i jest taka, a nie inna pogoda. Południowcy więcej takich rzeczy. Wiesz co, oni tak samo tłusto jedzą. Jakby patrzeć na zawartość tłuszczu w diecie, tak samo tłusto jedzą, ale to zdrowy tłuszcz. Ponieważ w Prowansji to będzie bardzo dużo oliwy, a u Skandynawów więcej jakby tłuszczu z ryb, który jest również bardzo zdrowy. To jest cały czas omega-3. I gdyby mówić o najzdrowszej kuchni świata, to będzie kuchnia śródziemnomorska. Mhm. Często się zastanawiamy, no tak, teraz jest wszystko zdrowe, mody na diety,
Jedna najzdrowsza dieta świata to będzie ta kuchnia śródziemnomorska, prowansalska. Zresztą ja myślę, że to pięknie widać po Włochach czy Francuzach, prawda? Że oni, wydawać by się mogło, właśnie biesiadują długo, siedzą wieczorami. Gdzie tam o 22 jeść makaron i tak dalej, jeżeli ktoś chce utrzymać dietę, jakąś dobrą sylwetkę. A oni są w miarę szczupli. Są szczupli, zdrowi i bardzo długo żyją. Co ciekawe, ta kuchnia kreteńska pokazuje, jaki wpływ ma na nasze zdrowie za duża ilość mięsa w diecie, bo Kreteńczycy, dopóki nie otwarto granic, dopóki nie mieli dostępu do produktów takich jak mięso w dużej ilości, byli najzdrowszymi mieszkańcami świata. Potem, kiedy te produkty właśnie, kurczaki, mięso, wędliny dotarły do nich w dużej ilości, bo to byli wyspiarze, znacznie skróciła się długość ich życia. Tak. Także chwalę Cię za to, że jesteś wege i jeżeli chodzi o Twoje zdrowie, to jest to najlepsza opcja. Jeszcze myślę, że dobre właśnie zioła i dobre przyprawy, które też pomagają, tak jak mówiłaś, na trawienie, na urodę, na wygląd, na wszystko. Tak. Smak oczywiście. Zioła są naprawdę naszą apteczką domową i szkoda nie używać ich. Ci, którzy nie mają jeszcze dużo ziół w kuchni, warto się do nich przekonać, bo po pierwsze, tak jak mówisz, zmieniają smak potraw, a po drugie, są bardzo, bardzo zdrowe. To jeszcze dwie kwestie. Powiedzmy w takim razie, co w takim ratatouille poza bakłażanem pomidorami i papryką, może to już jest wszystko, co wymieniłam, powinno się albo może się znaleźć. No i gdzie jeszcze te zioła prowansalskie możemy sobie wykorzystywać? Czyli tak, ratatouille. Podsmażamy cebulę, odkładamy cebulę, podsmażamy bakłażany, odkładamy paprykę, cukinię i na sam koniec wszystko łączymy razem i dokładamy pomidory pokrojone. I dusimy. Mhm. Dusimy na wolnym ogniu z 1,5 godziny, aż to się będzie naprawdę rozpływać w ustach. I dokładamy właśnie w czasie tego gotowania właśnie zioła. No, liść laurowy, zioła prowansalskie i ja dodaję odrobinę dosłownie goździków, a te zioła prowansalskie tak naprawdę do wszystkich potraw z pomidorami, z warzywami możemy dodać, również do potraw z rybą. A goździki do czego? Bo zaskakujące, tak jak już powiedziałam na początku, do ratatouille. Słuchaj, do szakszuki świetnie pasują. Goździki, wiadomo, do ciast, do wszystkich piernikowych rzeczy. Jest to już trudniejszy składnik, natomiast świetnie też podkreślają smak czerwonych mięs. Jeżeli ktoś lubi wołowinę duszoną w sosie, goździk świetnie będzie tam pasował. Czyli tak, najpierw na bazarek kupujemy pyszne sezonowe warzywa, bo teraz jest naprawdę doskonały moment, żeby zająć się. Najlepiej takie, a nie pięknie wyglądające. Najlepiej takie, trochę nierówne i róbmy zawsze więcej, bo tak jak dzisiejszy dzień, jakbyśmy miały w kuchni coś zamrożonego, byśmy wpadły i zrobiły sobie ciepły ratatouille dosłownie w 10 minut. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza przy takiej pogodzie, tak jak powiedziałeś. Poza tym ja mam wrażenie, że to jest akurat takie danie jednogarnkowe, które najlepiej chyba smakuje następnego dnia. Tak. Odgrzewane, tak. Jak bigos, dokładnie. Z jakąś taką grzanką czerstwego pieczywa. Fajną chleba. I po prostu tylko to. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Ja dziękuję. Mimo nie najlepszej aury, ale nawet w Prowansji takie dni się zdarzają. Możemy. Tak. A w ogóle w takie dni przeniesiemy się właśnie do słońca takimi daniami. Tak, dosłownie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Agnieszka Mielczarek. O Prowansji, ziołach prowansalskich, goździkach i liściu laurowym także. Dziękuję serdecznie. Kończymy Onet Rano, kończymy Onet Wiem. Bardzo dziękujemy. Agnieszka już zmarzła, ja trochę też przyznaję bez bicia. No i polecamy się jutro o 7:55. Do zobaczenia. Dziękuję. Program zaprosił sponsor Befado, polski producent butów dziecięcych.